Szanowni Państwo, praktycznie codziennie czytam na portalach internetowych lub w mediach społecznościowych, słyszę w radio, w telewizji o tym, że banki krwi są puste, że potrzeba jest w Polsce krwi. W Polsce co minuta potrzebna jest krew, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, gdzie jest więcej wyjazdów, jest niestety więcej wypadków komunikacyjnych, więcej pożarów. Szpitale po pandemii wróciły do planowanych operacji, do przeszczepów, do transfuzji. Krew musi być zabezpieczona w bankach krwi. Ostatnio dostałem informację z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, że bank krwi w Olsztynie świeci pustkami. Dlatego przyszedłem dzisiaj do Państwa prosić Was o to, aby zorganizować się i pokazać kolejny raz, że my mrągowianie, mieszkańcy gminy Mrągowo, powiatu mrągowskiego, nie jesteśmy obojętni na potrzeby chorych i potrzebujących. Już w środę, 22 lipca, od godziny 8.30 na placu Piłsudskiego będzie podstawiony ambulans z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zachęcam wszystkich w wieku od 18 do 65 lat, zdrowych, którzy mogą przyjść i oddać krew, o to, aby przyjść na plac Piłsudskiego. Szanowni Państwo, krew krwi nie da wyprodukować się w fabryce. Krew może oddać dla chorego i potrzebującego tylko drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest, aby nas, honorowych dawców, było jak najwięcej. Honorowe oddawanie krwi jest bezpieczne. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowego użytku. Na każdej akcji poboru krwi jest lekarz. To lekarz podejmuje decyzję, czy dopuści Państwa do oddania krwi, lub czy nie dopuści. Chciałbym zaapelować i przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Szanowni Państwo, dzień, w którym oddajecie krew, jest zgodnie z ustawą dniem wolnym od pracy. Trzeba powiadomić pracodawcę. Ten dzień jest w 100% liczony do pensji i w 100% liczony do emerytury. Bardzo Państwa proszę, apeluję, zachęcam i zapraszam. Przypominam raz jeszcze, 22 lipca, środa, od godziny 8.30, plac Piłsudskiego w Mrągowie. Proszę pamiętać, aby przed akcją poboru krwi zjeść normalne śniadanie. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo za te wszystkie akcje, które już się odbyły, za każde zainteresowanie z Państwa strony. Chciałbym, aby w końcu zostały zrozumiane moje intencje, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce. Musimy tą krew oddawać. Dziękuję, pozdrawiam.